Bajkowe poddasze zaprasza Cię. Niezwykła przygoda Mikołajka. Część druga. Historie dinozaurów. Gdy Transformers zrzucił książkę, otworzyła się w powietrzu i Mikołaj z krasnoludkiem wskoczyli prosto do jej środka. W magiczny sposób przenieśli się do prehistorycznego świata dinozaurów. Spadali, aż wylądowali wprost na grzbiecie wielkiego diplodoka. O, ktoś na mnie usiadł! Kim jesteście i co robicie na moich plecach? O, przepraszamy za nagłe najście. Jesteśmy z innego świata niż ty i potrzebujemy twojej pomocy. Mam na imię Tori, a to jest Mikołaj. Witajcie! Ja nazywam się Loro. Mówcie do mnie Loro Koloro i mogę być waszym kolo. Czyli kolegą, kumplem, brachem. Czaicie, ziomeczki? Jestem bardzo, bardzo przyjazny i mam poczucie humoru. Mam długą szyję, lecz jej nie myję. Taki żarcik. Jestem diplodokiem, choć niektórzy mylą mnie ze smokiem. Nie trzeba się mnie bać, możesz tylko ze mną dużo się śmiać. Kocham dobre żarty, uwielbiam grać w karty. Lubię kąpiel w błotku, mój kochany kotku. Ze mną nie jest nudno, tylko troszkę brudno. Ale co tam, gdy zabawa trwa? Loro, Loro Koloro, Loro Koloro, Loro Super Kolo. Loro, Loro Koloro, ze mną zawsze fajnie jest. Loro, Loro Koloro, Loro Koloro, Loro Super Kolo. Loro, Loro Koloro, ze mną zawsze fajnie jest. Może dołączycie dziś do mojej uczty? Mam liście, całe kiście. Dziękujemy, Loro, ale niestety teraz nie możemy. O, wielka szkoda. Widzę, że macie jakieś zamyślone, smutne miny. Coś się stało? Mogę wam jakoś pomóc, dziwne stworzonka? Kuzyn Mikołaja został porwany przez strasznego pirata Czarną Brodę. Słyszeliśmy, że przechodzili przez twoją krainę. Czy widziałeś ich może? Tak, na pewno ich widziałem. Taki czarny, włochaty gościu z długim nohalem. Nie wyglądał przyjaźnie. Był z nim chłopiec. Ale zaraz. To mi wcale nie wyglądało na porwanie. Jak to? To raczej ten długowłosy Brodek uciekał przed waszym Frankiem. Tak się za nim kurzyło, że aż miło. Co? Opowiedz coś więcej, proszę. Wyglądało to tak. Jadłem sobie moje liście, całe kiście, aż tu nagle słyszę głos. Oddaj mi mojego kraba! Kraba? Po co mu krab? No właśnie, coś mi tu śmierdzi. Co? To nie ja. Nie o to mi chodzi, Kolo. Mam na myśli podejrzana sprawa. Słuchajcie dalej. Odwracam swoją dużą głowę tam, skąd słyszę tę dziwną mowę i widzę... No co widzisz? Widzę, jak pirat ucieka przed chłopcem, trzymając w ręku zabawkę kraba. Wasz Franek niczego się nie boi, naprawdę. Goni tego, jak mu tam mówicie, czarnego brodka i nie chce odpuścić. Ale cudowna wiadomość. Frankowi nic nie grozi. Jaki on dzielny. Ale po co czarnej brodzie krab od Frania?
Musimy się tego dowiedzieć i koniecznie ich dogonić. Gdzie oni teraz są? Pobiegli tam! Diplodok wskazał im wysoką górę, na której był ogromny wulkan. Trzeba się wspiąć na tę górę i wskoczyć do krateru wulkanu, który przeniesie was do innego świata. Jeden skok, zrób to hop. Jeden skok, zrób to hop. Do krateru wulkanu? Ale tam przecież jest lawa. Stopimy się już po nas. Nie bój się. Ten wulkan nie jest zwykłym wulkanem, tylko wrotami do innej krainy. Musicie się śpieszyć, jeśli chcecie ich dogonić, bo gdy zajdzie słońce, to wulkan na noc się zamyka i nie można się wtedy przedostać do innej krainy. A już idzie noc i przydałby się koc. Ale my nie zdążymy się wspiąć, to jest za daleko. Już wiem, kto wam pomoże. Diplodok Loro zamknął oczy. Wziął dwa głębokie wdechy i... Oj, dawno nie gwizdałeś, Loro. Wyluzuj, bracie, zaraz ci wyjdzie. No. Co on mówi? To daje sobie odwagi. Zaraz mu się uda. I raz, i dwa, i raz, i... Nie, policz do trzech. Raz, dwa i... Oj, przepraszam, to nie ta melodia. Ostatni raz. Już się skupiam. Nagle słychać było szelest na niebie, a z oddali wyłonił się kształt wielkiego pterodaktyla. Cześć, Tila, moja koleżanko miła. To są moi nowi Kolo. Kolo od Loro. Poznajcie się. Witajcie, moi mili. Witaj, Tila. Siema, siemaneczko, Tileczko. Oni bardzo potrzebują twojej pomocy, byś wyleciała jak z procy. No więc, Tilka, czy możesz ich zabrać na szczyt wulkanu? Muszą do niego wskoczyć, żeby dogonić tego, jak mu tam było, długowłosego czarnego brodziaka, który ukradł zabawkę kraba. Wyobrażasz to sobie? Co za bezczelność! Jak on miał czelność? W głowie się nie mieści! Nie ma sprawy. Cała przyjemność po mojej stronie. Jesteście w dobrych rękach. Tila jest bardzo miła, a oprócz tego to najszybszy pterodaktyl, jakiego znam. 5 lat z rzędu wygrywa zawody w lataniu. Także do dzieła. Lećcie, moje słoneczka, i uratujcie krabeczka. Ten brodziak coś knuje, niech mu Franek plan popsuje. I wy także. Nie traćcie czasu. Powodzenia! Dziękujemy, Loro Holoro, za pomoc. Do widzenia! Mikołaj i Tori pomachali zabawnemu dinozaurowi na pożegnanie i wzbili się w powietrze na grzbiecie Tili. Widok z góry był niesamowity, ale im bardziej zbliżali się do wulkanu, tym bardziej drżeli w obawie przed skokiem w nieznaną przepaść. Wiedzieli jednak, że to jedyna droga i że muszą pokonać swój strach. Kiedy Tila była tuż nad wulkanem, chwycili się za ręce i powiedzieli: 3, 4! Jeśli chcesz mieć dostęp do wszystkich audiobajek, które powstały i powstaną, wykup subskrypcję na Spotify lub Patronite. Możesz także kupić audiobajkę w wersji MP3 w sklepie. Szczegóły znajdziesz na stronie www.bajkowepoddasze.com. Zapraszam.